przed Państwem Karolina Peczkis, Leszek Kościółek, Marcin Kaczorowski i Tomasz Rawski z Państwowej Szkoły Muzycznej w Główczycach imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Gorące brawa dla zespołu.
Karolina Peczkis. Co prawda kończyła liceum muzyczne w Krakowie, ale jako uczennica szkoły podstawowej śpiewała przez 4 lata w naszym licealnym chórze. I tam też pierwsze te swoje szlify artystyczne, wokalne zdobywała. Ja miałem też przyjemność pracować z Karoliną w klasie saksofonu, którą prowadziłem przed laty w naszej szkole muzycznej. Także cieszymy się bardzo. Panie Edwardzie, prosimy tutaj do nas na tą stronę, bo pan Edward właśnie tutaj do nas zmierza z pracami plastycznymi i bardzo prosimy tutaj do nas na scenę, na sam środek. Panie Edwardzie, wspomnę, że pan Edward też jest absolwentem naszej szkoły. To już troszkę czasu minęło, Edward, od kiedy zakończyłeś. Tak, w 57 roku zdawałem maturę. No proszę państwa, a potem poszedł na AGH, o ile dobrze pamiętam, tak? Inżynierskie studia i praca zawodowa w Krakowie. Inżynieria mechaniczna i robotyka. A do tego dusza artystyczna, bo przez całe lata tańczył w zespole pieśni i tańca. AGH Krakus. AGH Krakus, proszę państwa, brawa dla pana Edwarda, on do dzisiaj świetnie tańczy. I czas w ogóle się go nie ima, a to wszystko dlatego, że ma duszę artystyczną i po prostu czas nie tylko zawodowo spędzał w swoich tam sprawach, ale także no, artystycznie się udzielał. Wyróżniliśmy dwie prace. Jedna z artystek jest tutaj z nami. Przesuń nam się w takim razie. Julia Majcherczyk. Julia Majcherczyk, Majcherczyk, tak? Dobrze słyszę. Możesz pokazać swoją pracę wszystkim? Obróć się w tę stronę. Julia mówi, że praca jeszcze jest niedokończona, ale oklaski Julii się, proszę państwa, należą. To jest właśnie piękna sprawa, że już tak w młodym wieku dziewczynka ma swoje takie już skrystalizowane uzdolnienia. Jeszcze jest jedna praca. Edward, co to jest? To jest rysunek dziewczynki chyba spoza Głubczyc. Nie wiem, jak się nazywa, ja źle widzę z bliska. Justyna Sozańska. No i proszę państwa, jeszcze raz wielkie oklaski dla naszych artystów. Przytrzymaj to w takim razie. Dobrze, tę pracę. A jako, że pani Ewa nie mogła do nas dotrzeć, to panie Edwardzie prosimy, aby pan przyjął podziękowania dla pani Ewy Kalinowskiej-Maćków. Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie za opiekę artystyczną nad młodzieżą podczas pleneru malarskiego przy Głubczyckim ratuszu. Wielkie brawa i oklaski dla pani Ewy. Pani Ewo, pozdrawiamy panią serdecznie. Tam z tyłu pani Ewa do nas zagląda. Pozdrawiamy serdecznie.
proszę Państwa, gorące brawa dla zespołu Impulsy z Branic. To była ich ostatnia dzisiaj prezentacja. Jesteśmy pod wrażeniem, proszę Państwa, prezentacji, prawda? Pełny profesjonalizm. Jeszcze raz oklaski dla wspaniałych tancerzy z Branic. Nawiasem mówiąc, nasza szkoła od lat współpracuje z gimnazją w Branicach. Robiliśmy tam wielokrotnie warsztaty muzyczne. No i z wielką przyjemnością co roku zapraszamy zespół Impuls na nasze licealia. W związku z tym, że koncert się, występ naszych gości zakończył, w związku z tym serdeczne podziękowania. Liderem zespołu, opiekunem jest pani Sylwia Brzozowska. Już nie. Oj, mamy nieaktualne wiadomości, ale w takim razie proszę serdecznie pozdrowić panią Sylwię. A my tu oficjalnie dziękujemy pani i wszystkim członkiniom zespołu, członkom zespołu za cudowny występ na licealiach. I jeszcze, proszę Państwa, zakończyły się prezentacje uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. W związku z tym bardzo chciałbym poprosić tutaj na scenę do nas pana dyrektora Adama Kopytę na chwilkę. Panie dyrektorze, piękne prezentacje, bogate, i te zespoły faktycznie kwitną w Państwowej Szkole Muzycznej. Cieszymy się z tego bardzo. Życzymy udanego naboru do klasy pierwszej. Proszę Państwa, wysyłacie swoje dzieciaki do szkoły muzycznej, bo trzeba mieć duszę wrażliwą w dzisiejszym świecie. Trzeba mieć duszę otwartą na piękno. Wtedy jakość naszego życia, proszę Państwa, się poprawia, czego najlepszym przykładem jest tutaj działalność Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach. Serdeczne gratulacje i serdeczne podziękowania za współudział w dzisiejszej imprezie. Mamy dziwny przypadek. Pacjent powinien dawno już zejść, a on zdrowieje. Ach, medycyna czasem jest bezsilna. Pani doktor, pacjent pod gabinetem. Och, już biegnę. Chwileczka, zaraz wrócę na badania. O fuj, ale niedobre to lekarstwo. To nie lekarstwo, to jest obiad. Proszę. Dzień dobry, pani doktor. Co cię sprowadza do mnie, młoda panienko? Bardzo boli mnie gardło. Często miewam dreszcze i mam zatkane zatoki. Czuję się beznadziejnie. Czy mogłaby mi pani doktor jakoś pomóc? Sprawdźmy to. Nie podobasz mi się, panienko. Pani doktor też do pięknych nie należy. W takim razie idź się lecz sama, ale na głowę. Dzień dobry, pani doktor. W czym mogę pani służyć? Pani doktor, 5 lat temu poleciła mi pani znakomity sposób na reumatyzm. Unikać wilgoci. Jestem już wyleczona. Znakomicie. A co pani teraz dolega? W sumie to już nic, ale chciałam się zapytać, czy mogę się już wykąpać? O matko ludzie, co wy macie w tych głowach? Niech pani lepiej wróci do domu i wykąpie się aż 2 razy. Ja myślałam, że to coś w wentylacji coś zdechło, no. Jest pani bezczelna, do widzenia. Czy był dzisiaj stolec? A kręcił się do dzisiaj taki facet, no ale się nie przedstawił. Gorzej niż w psychiatryku, nie mam już sił. Co nowego wymyślił nasz symulant? Dziś w nocy umarł. A to cwaniaczek. Pani doktor, jak moja operacja? Udało się? Tak, jest pan, znaczy się, jest pan od dzisiaj 100% kobietą. Co? Jak to? Ale ja miałem mieć wycięty wyrostek robaczkowy. Masz ci los, babie nigdy nie dogodzisz. Jak ja się teraz w domu pokażę? Dlaczego leki muszę popijać taką wstrętną herbatą? Siostro, proszę zabrać kaczkę ze stolika! Pani doktor, bo jest taka sprawa. Codziennie rano o 5:00 oddaję mocz. Znakomicie. W pana wieku to bardzo dobrze. Tylko jest taki problem. Ja wstaję o 7:00. Żeby żyć? Trzeba pić. Panie pacjencie, żeby żyć, nie konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy z nich zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
Fragmentach moralności pani Dulski. Hanka! Hanka! Wstawać! Palić w piecu! Co? Jeszcze czas? Cicho! Hanka, palić w piecu! Hesia! Mela! Nie gnić w łóżkach! Jak palisz skaranie boskie z tym tłumokiem? Do krów, a nie do pańskich pieców. Ty do niczego, ruszaj zbudzić panienki. Zbyszek? Jesteś. Zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. Proszę iść się ubrać, Mela, do gam. Pięciopalcówki, na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Co? Nie ma kawy, mój panie! Hesia nic nie szanuje. Nigdy nie będzie z ciebie kobieta jak należy. A ty? Gdzie byłeś? Zbyszko, Zbyszko, na to cię swym mlekiem karmiła, żebyś ty teraz nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył? Takie czasy. Nie ma na przyjęcia. Ja tam nie mam czasu myśleć. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec. Felicjan! Felicjan! Czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma 2 kilometrów. Wszystko widzę. Co? Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja najlepszy zegar mam tu. Lepiej, żebyś w domu chodził na wysoki zamek, niż po ulicy. A ty? Zresztą to twoja rzecz. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. No masz swoje 20 centów. Uważaj, żebyś nie zgubił. A, ale wracaj na kolację. Co ja mam zrobić? Przyszła kobieta i do mnie z pretensjami, że z domu ją wyrzuciłam. Ale moja wina? Ona mi pod kamienicę pogotowie sprowadziła. A w gazecie co za skandal? I nazwisko Dulskich zniesławione. Moje dzieci takie biedne. To nie moja wina, że taka żona, to się nie dziwię, że mąż zdradził ze służącą. Ach, witaj ciociu. No zobacz, wszystko przerabiam. Muszę oszczędzać. Wszyscy czynsz podwyższają. Oba partery. Pierwsze piętro o 5, kokocica o 10. Mówisz 20? Czemu nie? Pieniądze łatwo jej przychodzą. Na to mamy 4 ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Dziękujemy Magdalenie Podstawce, a teraz kolejna i już dzisiaj ostatnia prezentacja
motyw pracy w bajkach, klasa pierwsza D. Zapraszamy klasę pierwszą D na scenę. Cóż to będzie się działo? Klasa pierwsza D, czyli klasa humanistyczna, wielokierunkowa. Najlepsza, po pierwsze. Klasa najlepsza. No cóż, zaproponowaliśmy między innymi temat minionków. Każdy może oglądał tę bajkę o minionkach. No i cóż, nasza szczenka jest tajemnicą, ale będzie w tym element budowy. Wersja dla naprawdę opornych. Steward! Steward, gdzie jesteś? Na zabawę to zawsze masz czas, ale już do roboty to nie. Steward! O, widzę, że idziesz w końcu. Ledwo, ledwo tymi nogami już włóczysz. Wszystko masz? Wszystko. Nożyczki masz? Dobrze. Młotek? No, bardzo piękny. Co tam jeszcze masz? Klej. Dobrze. Klucz? O. Pędzel? No to jeszcze się przyda. A wiertarkę masz? Wiertarka. Steward, powiedz mi, znowu to przehandlowałeś na ruskim targu za banany? Prawda? Nie, przehandlowałeś to na ruskim targu za banany? Była. Gdzieś tu nie ma. Dobra, Boba zawołam. Bob. Ale była. Masz może wiertarkę? A była. No to idź poszukaj. Dobra, idę. O. No to ja ci w międzyczasie pojaśnię, jak będziemy to robili. Najpierw się tak sklei, tak się sklei, doklei, tak dorobi i będzie kit. Ale była. No, tak była cały wiertarka. Mój misterny plan to jest. Nie ma wiertarki. No, o, w końcu. Bob, i bardzo ładnie. No, mam wiertarkę. Order minionka dla ciebie. Proszę bardzo. Ma wiertarkę? No. Schowaj to. Już. No dobra, teraz wszyscy do roboty. Trzeba się brać, a ja tu jestem od BHP. Od BHP, czyli znaczy takie coś. Czy się stoi, czy się leży, banana się należy. No, róbcie to, ja będę królował wszystko. No, do roboty, ja se tu stoję, patrzę się i tak se marzę i se własną filozofię wymyślam. Jest dobrze. Pasuje. Tu tak. To mi się podoba, ale ci to narobiłem. Idę odpocząć.
na zewnątrz, przy tym byli. Za prezentację. Widać, że mimo, że klasa humanistyczna, ale coś zbudowali, proszę Państwa, także to bardzo cieszy. I prosimy kolejny punkt programu. Świat tańca, czyli Belgijka pod kierunkiem pani Ewy Pigulskiej. Proszę Państwa, z tego, co dowiedziałem się od pana dyrektora, jest to taki element taneczny wprowadzony w tej chwili na zajęcia WF-u. I można go tańczyć, począwszy od kilku osób, a kończyć w nieskończoność, powiększa się krąg.
Rosa, to była Belgijka, aczkolwiek rytmy irlandzkie. Proszę Państwa, to co dla nas najważniejsze w myśleniu edukacyjnym, i to dzisiejsze święto jest takim symbolem pewnych zmian też edukacyjnych w naszej szkole, bo mocno z grodem pedagogicznym postanowiliśmy wiązać teorię z praktyką. Tym bardziej, że liceum ogólnokształcące, można powiedzieć, to jest taki bardzo intelektualny sposób kształcenia. I doszliśmy do wniosku, że takie czasy nastały, że trzeba wszystko to, co teoretyczne, wiązać z tym, co praktyczne. I nawet to dzisiejsze spotkanie licealia w pierwszy dzień maja, w święto pracy, jest takim świadomym zabiegiem, żebyśmy wszyscy razem pochylali się na tym, żeby naszej młodzieży pokazywać rzeczywistość tą prawdziwą. Bo wiecie Państwo, te komórki teraz, telewizorki, ekranki, to wygląda na to, że świat dzieje się na ekranie, a nie w rzeczywistości. A trzeba ziemię dotknąć, posmakować, pojechać, zobaczyć w zakładzie pracy takim czy innym. I w naszej ofercie edukacyjnej tegorocznej właśnie zaplanowaliśmy nowe otwarcie. Ścieżki edukacyjne i na okrągło współpraca ze środowiskiem. I zarówno tym biznesowym, taki można powiedzieć, gdzie powstają różne rzeczy, produkty, produkcja, tak jak chociażby firmy elektroniczne, ciepłownicze w naszych tutaj miejscowościach, czy przetwórstwa, ale także kontakt z firmami, które dobrze organizują swoją pracę, kontakt z urzędami, nawet ze szpitalem, z domami pomocy społecznej. Chodzi o to, żeby młodzież mogła między lekcjami dotykać rzeczywistości. Tyle tych podziękowań, potem wrócimy jeszcze do następnych, a kontynuujemy naszą imprezę. Panie dyrektorze, kto tam w kolejce? Proszę Państwa, w tej chwili tancerze, którzy trenują w Royal Dance Center u pana Tomasza Nawrockiego. Siedzibę mają w Miejskim Ośrodku Kultury. Proszę Państwa, duet, jako pierwszy duet, Magdalena Sobczak i Dominika Haładus. Conmigo salera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba. Conmigo salera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba. Conmigo salera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba. Conmigo salera. Brawa. Once again, back is the incredible. You may look the other.
Brawa dla Karoliny Bartunek. Ja czasami tak mam rano, proszę Państwa, jak się obudzę niespodziewanie. I w tej chwili Dominika Haładus w salsie solo. Brawa dla Dominiki Haładus. I na koniec prezentacji ze szkoły Royal Dance Center w salsie solo Natalia Kawa. Gorące brawa, prosimy.